Cześć, z tej strony Piotr Kurpiewski. Na co dzień prowadzę studio Nuance, gdzie zajmuję się tworzeniem wizualizacji, wnętrz i grafiki, a dziś wspólnie z portalem CG Wisdom przygotowałem dla Was kurs z oprogramowania SketchUp i V-Ray. Tym razem weźmiemy na warsztat sypialnię zaprojektowaną przez uznaną pracownię projektowania wnętrz Cloudy Tworo i na jej podstawie opracujemy pięć różnych rodzajów oświetlenia. Będzie to naturalne światło słoneczne, klimatyczny widok z użyciem mapy HDR, oświetlenie późnym wieczorem, całkowicie sztuczne światło nocne i romantyczna iluminacja z wykorzystaniem efektu głębi. A to tylko część wizualizacji, które przygotujemy podczas tego tutorialu. I chociaż światło jest jego głównym tematem, to nie jedynym. Pokażę Ci też, jak wykorzystywać zestaw narzędzi Quad Face Tools, Vertex Tools i SubD do modelowania kładowego. To dzięki niemu nauczysz się opracowywać złożone, organiczne modele intuicyjnie i ekspresowo. Przybliżę Ci też ustawienia Quick Settings, które pomagają tworzyć wielowarstwowe, rzeczywiste materiały Wirey e właściwie bez żadnego doświadczenia. Poznasz również sposoby na szybkie i precyzyjne teksturowanie oraz kulisy postprodukcji, a wszystko po to, abyś mógł samodzielnie renderować fotorealistyczne wizualizacje własnych projektów. Kurs składa się z siedmiu rozdziałów, które zostały ułożone w logiczną całość. Modeli głównej sceny w różnych wersjach Sketchupa. Tekstur zawierających niezbędne do przerobienia poszczególnych lekcji mapy, specjalnych plików HDR, rysunków technicznych i ostatecznych wizualizacji w formacie JPG, które tworzymy od A do Z podczas wspomnianych siedmiu rozdziałów. Jeśli więc chciałbyś poznać sposoby zaawansowanego oświetlania wnętrz, modelowania kładowego. Postprodukcji wewnątrz Żwirej, i w ogóle tworzenia takich scen od zera, no to ten kurs jest właśnie dla ciebie. Mam więc nadzieję, że do usłyszenia.